No, halo, halo. Tutaj przy sypie jakieś takie skarby są. Tutaj jakieś skarby. Nowa ramka jest. Nowa ramka, no. Nieodpakowana. Dobra, wiesz co? Chyba nie będziemy tego rozpakowywać. Tylko zabierzemy to do auta i za chwilę pokażemy, co tutaj jest, bo... No, to mi się podoba, to jest ciekawe. A tutaj... Jakie są pchowice? Ile ramek. Ej, fajne. Dobra. Idę. Taka fajna. Ona to jest ciężka. To jest świetna. Dobra. Idę. Zaraz wracamy. Z powrotem do was. Okej, jesteśmy już tutaj z wami. Będziemy tak naprawdę na bieżąco patrzeć, co my tutaj mamy. Dobra, pierwsza rzecz. Metalowa. Metalowe. A obróć? Tutaj coś? To tylko miejsce do powieszenia. Ale ciekawe dosyć. No, owszem. Lecimy dalej. O, jest taka zwykła miska. Taka zwykła miska. No, plastikowa. Z takich... Nie, ciężka jest. Ale jest obita. Aha. Dobra. Będę przeświecać. O, jest dosyć ładne. To jest ładne. No. Salaterka. Taka patelka, salaterka, no. To jest niestety plastikowe jeszcze, pamięta. Mhm. No, to tego nic z tym nie zrobimy. To już nie jest plastiku, no. I to są ząbkowice. I jak się nie mylę, to będzie co? Wachlarze? To mogą być wachlarze. A nie jest to jakby... Część od czegoś, no? Chociaż nie, bo tu są stópki. No to jest taki dziwny sens, co jest? Jakby tu coś było. Ktoś coś może coś z tym robił. Ale ewidentnie to są wachlarze. Jak się mylę, to napiszę, co to jest. Dobra, lecimy dalej. To też jest plastikowa. Plastik? Mhm. Bo trochę tego jest. Tacka. To takie aluminiowe. Aluminiowa taka, no. Czy nie wiem, co to jest. To jest fajne. No, jakieś przekąski. No. Kryształ to jest, myślisz? No, to wygląda na kryształ. Ciężkie? Ciężkie ciało raczej. Bardzo ciężkie. Ciężkie jak kryształ. No, może być kryształ. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Tu ktoś zrobił piramidę, więc ciężko. Dobra, to najwyżej wyczyścimy. No, taki wazonik. Tak, ala IKEA. No. No, to chyba nawet jest IKEA. Wiem, że w IKEA swego czasu były takie bardzo popularne. Tu mamy kolejne wazon. To może jest ciekawsze. Pokaż. Takie kropki. Twój głos jakoś naświetlić. No. Ciekawe, dosyć duży. Nagrywamy tutaj w garażu, światło tu nie jest za dobre, więc trzeba sobie tak wspomagać. French brand. From... Jakie brand? Brandy. French brandy. Jak to się? Brandy. Gentleman Jack. Fajne, do whisky. Jack. Okej, okay, kolejne szkło kiełko, Rainer. Nie mam pojęcia. O, Singleton. Mhm. To lubisz. To lubię. To na pewno sobie biorę do domu. Mam już trzy, ale no to będę miał czwartą. To jest taka sama. Jeszcze jeden Reina, okej. Tu mamy żywca. O! A taką to mamy. Ona jest z Muzeum Browaru w Żywcu, prawda? W Żywcu, tak. Tak, taką... To jest muzeum. Są dwie takie. O! Tak, Muzeum Browaru Żywiec. Kiedyś dodawali, ale kufle, ale nie wiem, czy teraz dodają, czy nie trzeba sinusy jakoś kupić, czy... Dawno w sumie nas to nie było. Dobra, jeszcze mamy miejsce, bo jak nie, to za chwilkę będziemy sprzątać. Dużo tam tego jeszcze? Stałe talerze. Talerze. I jeszcze jedno. O, idealnie. No to dla mnie jedno, drugie dla ciebie. I jeszcze tyskie. Karczma piwna, 2003 tyskie. Spoko. Karczma piwna, ale są ładne bardzo. Mhm. Ciekawe co to. Chociaż. Są takie deserowe.
mamy. Jeden jest ukruszony, widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale są to całkiem ładne, no. Płaskie. Też chodzisz. No, to jest też to samo. Do przejrzenia mogę też wpiętę. Okej. I widzę jeszcze... Widzę, dobra, to może najpierw to posprzątamy i pokażemy jeszcze ten drugi, co? Dobra, to za chwilkę wracamy. Dobra, druga część naszych skarbów. Pokażę, co my tutaj mamy. Uwaga, wazon, fajka mała. Tak pisze na metce. Jest to ciekawe. Faktycznie, tutaj jakby ten. A czemu mała? Małe to nie jest. Nie wiem, zapytaj producenta. Ciekawe. To jest tak to zapakowane. Mówiłam, że jest jakaś lampa. Ojoj. Jakieś sąsiadka, a mniej. Kinkietki. Kinkietki, no. Ej, jest to też ciekawe. Ale takie mosiężne, ale to nie jest mosiąc. Za lekkie. Jakieś ocynkowanie. Nie znam się niestety. Ciekawe, czy działa. Ok, czyli nie sprawdzimy, bo nie ma bolca. Nie ma dziury na bolce. Tak, nie ma dziury na bolce, tak nie sprawdzimy. Starego typu wyjścia. Trzeba by poszukać gdzieś jakichś przedłużki ze starego typu. A to? To ma inne wyjście, pokaż tam to. To ma inne wyjście, no. Coś. Coś bardziej. Takie bardziej. Żegnaj okrutnie świecie. Nie? Nie. Niestety nie działa. Koszyczek. To koszyczek, tak. A co do tego koszyczka? Reniferka do koszyczka. Reniferka okay. Do koszyczka, proszę bardzo. Do koszyczka jeszcze pójdą dziwne worki. Prosimy o przetłumaczenie dla tych, którzy znają ten język. Nie wiem, czy to jest grecki, rosyjski? Nie mam pojęcia. Jakaś cyrylica chyba. Dobra, sprawdź. Nie będę próbować. Nie. Okej, to mamy coś z metką. Royal Col... Krista. Czekaj. Royal Copenhagen Crystal, no. UFO. Wow. To jest piękne. Chociaż. Większy, mniejszy. Przyprawnik. Jest, chociaż. No. Ciekawe. Nie ma. Co? Otwarcie nowej sieci. Październik 2014. No, tylko nie ma cyndelka. To się dorobić ten zarek. Jakieś łodziutkie, malutkie. Ładne. Fajne, ładne. Metka. Okej. 1280. Ma to coś w sobie. To jest taki ale wieszaczek, nie? Tak, to jest wieszak. Taki stylizowany na stare. Tu jest tyle różnych dziwnych rzeczy, że ja nie wiem, jak to odkopać. Słoniczek na szczęście. Słoniczek. No słonik. Również prosimy o tłumaczenie. I ładnie to jest zrobione. Cała jest? Cała jest. Dokładnie. Ładne. Cała. Naprawdę powiem ci nie ładne. Nie widziałam jeszcze nigdy takiego. To jest ale na grzańca, miódpik, no coś takiego chyba, nie? Dobra, to jest ciężkie. O. I. To nie jest opal przypadkiem? To ma dziwny kamień. To wygląda na jakiś opal, coś takiego. O, to też na nóżce jest. Ło. Tutaj może podświetlę bardziej, o. No. Dość ciężkie, ale nie jakieś ekstremalnie ciężkie. Ale to jest malutkie, nie? Jest to małe i tu już ma kamienie. Wygląda prześlicznie. Co to jest? Tak? Łabądek. No, to jest fajne.
To mi się najbardziej po prostu podoba. I kufel. Teraz mamy w kieliszku, proszę bardzo. Co to masz w kieliszku? Co to tam jest? Jakie to jest fajne. Czy to jest słoń? Jezus. Tylko taką jakąś trąbę małą ma. Coś mu się chyba tutaj wydarzyło. Nie wiem. Wiem, że pan chorobowy. Takie małe, podobne słoniki, ale to na pewno nie jest jego. Nie wiem, co to. Myszka, słonik. Jakiś szczur przyrośnięty. Ja wiem. To nasz kot. Tak to wygląda. Jeszcze jeden do kompletu. Chcesz bardziej do towarzystwa niż tak, do towarzystwa. Są takie jeszcze kieliszki. Jeden. Drugi. Tu jest piramida. To jest naprawdę piramida. Tu masz piramidę. No warto się. W tym kartonie jest piramida. Aha. To jest coś ekstra. To jest naprawdę coś ekstra. Wow, wow, wow. Co to jest? To jest na ten? Pokaż. To jest długopis? Pióro? Jak ja prześwietlę z tej strony. Pióro. I ma jakiś coś, podpis. Coś tu widać. Jak nam się uda rozszyfrować, to wam napiszemy, tak. Co to jest. A to? To się rusza? Ten pan tutaj? Czy nie? Nie, tego dobra, się nie. Dobra, czy pan jest stały? O, obróć. O, wow. Kurczę, zegarek jeszcze. Lanrol? Jakoś tak. No. A drzewko szczęścia, ja już widzę, co to jest. To są dwa drzewka szczęścia. Tylko jedno do drugiego się przyczepiło. Widzę, Mają się grosiki? Niestety nie. Może? Proszę bardzo, znawców. Proszę nam tutaj tak. Czy to jakiś... Ma... A to nie ma jak przypadkiem? Co to jest? Coś takiego? Się nie zamyka, nie? O, nie. Zamyka się. Obróć druga strona. Wygląda fajnie. Wygląda przepięknie. Kieszynka. Taszek. Takie do powieszenia, nie? Chodź, też mamy takie dziwne miało, no. To pudło z tych drobiazgów jest ciekawsze. Dobra, idziemy teraz. O. No. I to mi się podoba. Ale to nie jest jeszcze koniec. Czekaj, daj mi się zachwycać. To jest makorka. Jeszcze będą krosno. Czekaj. Jezu, przepiękne. Jak one mi się podobają. Strasznie mi się to podoba. Trzeba większą witrynkę. O, jakie to ma piękne maziaki. Przepiękna jest. Troszkę do wyczyszczenia, ale przepiękna. Teraz coś dla fanów historii spiskowych. To nie jest tam przypadkiem ta energetyczna, co była na tych targach, ezoteryki? Nie wiem, ale niestety jest udziobana. A poobraca ją troszeczkę. Wygląda jak kamień. Bardzo ładna jest. Jak prawdziwy. Możemy sobie ją tutaj postawić, nie ma problemu. Ładnie. Będzie nam dawać energii. Ilunek. Zoomuj. O. 22 na to. Jeszcze ładne. Dobra. To wszystko jakby, nie wiem. Obróć. Mogę cię prosić? Taka postawka, okej. Okay. Plastikowa. Plastik, dobra. Słonik. Pruszków? Nie ma sygnatury. W sensie może tu była jakaś sygnatura. No, ale jest... Pokaż go jeszcze raz. Ładne. Jest bardzo ciekawa ta forma. To jest takie dotyku czuć, tak? Tak, okay. To są takie żółwienia. Świecznik? Bardzo ładny. Prawie jak Karolinka. I to nie jest jeszcze wszystko. Jeszcze! Tu już nam faktycznie miejsca zawsze braknie. To jest taki zwykły pojemnik. Okej. Okay. No, ale to jest po prostu hit. Niestety jest... Tutaj. Czekaj. O! Wow! To jest taka cukiernica? Cukiernica.
I to jest metalowe? To. To? No, czy może jakaś sygnaturka jest, bo tak w sumie tak to jest. To wygląda mi na sreberko, ale jeszcze nie mam pewności. Oj, 10 groszy! No, właśnie dlatego mówię, no, hit, pieniądze jeszcze. Faktycznie, jest ściachnięte, no, ale niestety no kurczę. Jest ściachnięta, ale wygląda. Ale samo to? Met chyba. Met, no, jakaś coś jest met, no. Ale tu jest jeszcze coś, więc... Srebro to jednak srebro jest, nie. Ale... Ale ma jakieś dziwne wyżubienia. Sama sobie produkty się pokażemy jeszcze raz. Bardzo ładnie. Dobra, trwa przerwa na reklamę. Dobra, wracamy do was. Pokażę. Znalazłam chyba do kompletu. Tak, ewidentnie to jest komplecik. No. O. Ładnie się to prezentuje. Bardzo ładnie. Mhm. Kolejne dziwne rzeczy. Kolejne dziwne rzeczy, no to dobra, kolejne tego, co my tutaj mamy. No, no to nie będzie nic. Ej, jakie ładne. To do kompletu z panem tym Eilonkiem. Mhm. I jeszcze do kompletu. To jest... Kura? Kura. Kura. Ale rączka. Świetna ta rączka jest. No, no tak. Ja się tu nie wygodnie. A pokaż to tył. O, zalipie. Co ryło? No. A ta zalipia jeszcze dodatkowo jakiś guzik w środku. Dokładnie. Tutaj jedynie obtarte. Kropka, kropka. Ale jakie malowanie. Piękne. W sumie, no. Okay, kamienie? Kamyk. Ale pokaż ty to. Just. Tak. Co to pisze z tyłu? O, niestety nie powiem. Niemiecki, okej. No, coś takiego musiało być. Pewnie to co innego jest jak tak się świeci. No. Ciekawostka, jak to ktoś powiedział. O, tutaj jest. Dalej do tego kompletu z tymi talerzami. Tak, udało nam się jeszcze, co były cztery całe, dużo było niestety popękanych. Cztery głębokie, chyba jeden płytki, nie? Taki większy. I tamte deserowe, więc fajnie, że coś jeszcze do kompletu się udało znaleźć. Tu jest jeszcze jedna rzecz do kompletu. Chociażby? Tak. Ło. A nie, to brud, dobra. Tak. Bardzo ładne. Brudna jest. Tak. Super. Kolejny słonik. Na szczęście. Mhm. Coś dla ciebie. Jaki fajny. Tak. Może z porcelanka na pewno czuć. Tak, piękny jest. Dlatego też bierzemy. Pójdzie do mojej kolekcji. Ja mam kolekcji. To są zęby? Nie. Mam nadzieję, że nie. Ja mam pojęcie, chyba pudełeczko. Wow. Tego się nie spodziewałam. Monteverigo Proteglini. Włoskie. Co to za materiał jest? Poznajesz? Zatem mieliśmy taki alabaster, a to z drewno. To jest drewno. A to jest jakiś plastik w środku. Mm-hmm. Ciekawa rzecz. Myślałam, że to takie pusterko jest. No, tak to wyglądało. Albo na zęby. Jakieś malutkie. Dobra, ja już może to w coś wyciągnę, nie będę tego rozdrabniać. O! Kieliszek. Poznajesz? I to. To już mamy takie jedno. Tak, koszul było. Ale bez łyżeczki, a to jest łyżeczką i ja pamiętam, że za dziecka się tym bawiłam i jeszcze miał klapkę w oryginale. Jaką szklaną? Czy taką? Taką samą klapkę. Okej. Okay. Taką też ozdobną i się bawiłam, że tutaj mieszam sobie mikstury czarownic. No co, wiele wyjaśnię. Nowa ręka. Baranek. To zrobi się ten. A? Mi powiedziała, że to nic? Szpinka taka? Nie, no to tylko taki. Taka blaszka. Blaszka, okej. Okay. A obry drugiej strony? Odpadło chyba. Odpadło od czegoś. Tak.
Może, o, nawet wiem od czego. No. Ta hazura. To było tu. Mhm. Nawet nie ten, tylko no, na tutaj. Pewno tu. No, ale niestety. No. Proszę przykleić. Oczywiście, że tak. Co, jeden kieliszek jeszcze? Jest kryształ. Jest ładna. Jest chyba cała. Mhm. No, i to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze, już mamy kolejny stół. Bo to chyba będziemy nocować dzisiaj. Staram się. Dobra. To się ładnie świeci. Tak. Mhm. Ale to też jest takie. I puzderku? Czy takie tylko kratka? Nie, nie. Aha, to dobra. O, to coś znowu dla ciebie. Nie pokazuj mi takich rzeczy. Kolekcja dalmatyńczyków. A to ewidentnie jest tu jeden dalmatyńczyków. Były to takie, ale to był inny troszeczkę. Pokaż. Jeden. I drugi. Proszę bardzo. Kolejny kryształ. Wow. Czy tak mi się wydaje, że to jest kryształ? Ciężkie? Jest ciężki. Takie, pokaż tak pod kątem. To takie ala trójwymiarowe po prostu aż. Te kryształki. No. Takie rąby. Takie rąby dosłownie, no. No nie, a jest trójwymiarowe. Dobra, no. Jest. Sonik? Chyba Sonik. No i żeby ci się nie nudziło w domu, zostawiłam na koniec. Ale są współczesne. Nie! Współczesne też znajdziesz. Ale 10 groszy polskie widzę. Tureckie. Grosze polskie. Tu też tureckie jest. Może tamte, czyli może w takim razie to z Turcji po prostu tamte. To są tureckie wszystko. To jest bieda w Polsce. Tak, 20 koron czeskich. Chyba to się na monetach nie znamy. Też korony. O, to się nam przydało, zawsze nam brakuje w Czechach. O, to taka też. Taką ciekawą mamy strukturę. Też korony czeskie. ...1985 rok Groszyn. Osteriś. Austria. Te współczesne grosze od razu do puszki lądują. Tak, 20 koron czeskich. Dla kotków, a resztę no. Będziemy karmić. 20 groszy, tak, tak, 10 tak. Groszy, tam jeszcze wcześniej 10 no. Groszy. Dobra, czy to jest tyle? Tak. Wszystko. Jej. To chyba starczy nam. Ok, mamy update. Się okazało, że ten zegarek jest nakręcony i działa. Tu się go nakręca. Było 15 po. A jest już pół do. Chyba nawet może będzie słychać. Więc, no i Rosja. Więc, no, nieśmiertelne rzeczy. Dobra, to chyba kończymy. Musimy to wszystko ogarnąć, także no, jest fajnie. Zabezpieczyć. Zabezpieczyć, dokładnie. Dobra, to dziękujemy i do kolejnego.